przydałoby się zaśpiewać Deszcze niespokojne. To jedna z piosenek, do której tekst napisała Agnieszka Osiecka. Dziś po twórczość tej wybitnej poetki sięgnęła młodzież, która na swój sposób zinterpretowała piosenki podczas 12. edycji Oceanów w Niemodlinie. On tak ładnie kradnie, co się da. Te brylanty, fancy, futra dwa. Wysoki poziom, zwłaszcza gimnazjaliści zaśpiewali świetnie. Zazwyczaj jednak licealiści i studenci bardzo podnoszą poprzeczkę, a w Niemodlinie okazuje się, że najlepiej śpiewają gimnazjaliści, czyli bardzo młodzi ludzie. Człowiek musi wiedzieć, po co wychodzi na scenę i o czym śpiewa. Jak nie wie, to jest to tylko produkowanie dźwięków i nic więcej. Życie nie stawia pytania. Życie po prostu jest, czasem zębami skryta, a czasem łasi się jak pies. Zaśpiewałam utwór Życie nie stawia pytań do muzyki, którą napisał mój instruktor Mariusz Lewicz. I myślę, że to była taka innowacja, bo tutaj myślę, że większość ludzi śpiewało muzykę, teksty do muzyki, która już została skomponowana i rozsławiona. Migdałowe oczy miała, migdałowe, już na chmurze płyną oczy w niebo, granatowe. Nie wiemy, jakie oczy ma Marta Kremplewska, ale to właśnie ona zdobyła Grand Prix tegorocznego konkursu. Gratulujemy.